Cztery oczy, poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Marszałek dmuchnął opolu 50 milionów złotych. To cytat z pana, <gry> słowa wypowiedziane na konferencji prasowej. Wcześniej mówiono o 60 milionach złotych, więc o jaką kwotę chodzi? Chodzi o 50 milionów, które miało trafić z dotacji europejskich. To jest kwota przybliżona. Marszałek dostał 600 milionów na drogi wojewódzkie na tą perspektywę z funduszy europejskich. Wszystkie te 600 milionów wydał poza Opolem. Jest to skandal, bo ani złotówka jeszcze tak w historii nie było, żeby nie trafiła na drogi wojewódzkie w mieście wojewódzkim, w stolicy regionu. Wszystkie pan marszałek zachował dla siebie. Jestem tym oburzony, dlatego będę apelował do Opola, no to wszystkich Opolan proszę, żeby nie głosowali na Andrzeja Bułę w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo pan marszałek zawiódł Opole. Obiecał pieniądze, a potem je zabrał. Zabrał je w, jeszcze raz w takiej proporcji. Na Ale... 600 milionów ani złotówka nie trafi do Opola. Jak to obiecał pieniądze Opolu? No, zapisał je w oryginalnym Programie Operacyjnym, te pieniądze miały trafić w pierwszej wersji na obwodnicę południową, kiedy my wystaraliśmy się w pieniądzach centralnych w drodze konkursowej o, o dotację, zwróciłem się na obwodnicę południową, bo te pieniądze, które zaproponował pan marszałek była były za małe to y, kiedy wystaraliśmy się w Warszawie, poprosiłem pana marszałka, żeby te pieniądze zostały jednak dla Opola, no bo na 600 milionów złotych warto, żeby choć złotówka dla Opola została, a przecież zapisane było tylko z 600 milionów, tylko 50. Czyli Tymczasem pieniądze... pan marszałek po prostu te pieniądze zabrał. Czyli... Zostaliśmy, mówiąc wprost, ukarani za to, że byliśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków unijnych. Czyli ponieważ Opole dostało dofinansowanie ze środków centralnych, musiało zwrócić, czy te pieniądze wróciły do programu operacyjnego województwa polskiego, te, które były przeznaczone na obwodnicę? Tak, Piastowską. Tak, dokładnie i byliśmy nie można umówieni posłowie, jak do... to się mówi, mhm. pakta sunt servanta, umów należy do, dotrzymywać. Pan marszałek pokazał, jak, jak dotrzymuje umów, jak traktuje Opole, jak traktuje mieszkańców Opola, jako gorszych. To, to można, ewidentnie widać. Można je... tak się umawiać, to ja ci dam tyle z tych pieniędzy na drogi, a, a ty coś No przecież innego. te pieniądze były zapisane na Opole, skoro mhm. były zapisane, Ale były znaczy, na że Opole, czy można... na obwodnicę Piastowską? Południowo. Piastowską w Opolu, czyli na Opole. Mhm. No to skoro można, tak, to dlaczego nie? No oczywiście my ustaliliśmy drogę konkursową, ale pan marszałek od tej drogi konkursowej parę tygodni temu odstąpił i zdecydował, że te pieniądze do Opola w ogóle nie trafią. Stąd, tak jak mówię, apeluję do mieszkańców Opola. Zostaliście oszukani przez pana marszałka w nadchodzących wyborach. Jeżeli chcecie głosować na koalicję europejską, jest wiele zasnych nazwisk. tam na liście jest Janina Ochojska, jest znany Olimpijczyk, ale niekoniecznie na Andrzej Bułę, który pokazał, gdzie ma Opole. Pieniądze były zapisane na obwodnicę Piastowską. W, w takim razie w jaki sposób mogłyby być wydane na inne drogi w Opolu? No tak jak to ustaliliśmy z marszałkiem, miał być ogłoszony konkurs, ten konkurs, konkurs miał być już ogłoszony wiadomo, w czerwcu 2018 roku, konkurs, w którym Opole mogłoby startować. Natomiast w tej chwili po decyzji pana marszałka jednostronnej, bez informowania, bez dyskusji, bez żadnej rozmowy z, z mieszkańcami ze mną, z, z radą miasta, po tej decyzji te pieniądze nie trafią w ogóle do Opola. Na 600 milionów na drogi wojewódzkie. Przypomnę, że Opolanie nie starałem się o coś nadzwyczajnego. Prawie jedna trzecia dochodów podatkowych budżetu województwa to są pieniądze z Opola. Mieszkańców, którzy płacą te pieniądze do budżetu województwa, co w zamian dostali od, od pana marszałka. Tak skrajnie nieproporcjonalnego podziału pieniędzy wojewódzkich w historii województwa jeszcze nie było, żeby zgarnąć wszystko poza Opole. Jest to bardzo nieuczciwe wobec mieszkańców Opola, wobec umów, których należy dotrzymywać, no i pokazuje, na co można liczyć, jak, ile warte są obietnice pana marszałka. Strona Urzędu Marszałkowskiego mówi, że te pieniądze będą w konkursie przeznaczone na inne drogi wojewódzkie. No właśnie, poza Opolem. Jakbyśmy tego nie nazywali. I nie może Opole no, wystartować w tym konkursie? No nie może. No, jak są już przeznaczone na inne drogi wojewódzkie poza Opolem, to jest oczywiste. Więc jeszcze raz powtarzając, na 600 milionów na drogi wojewódzkie pan marszałek wydał przez te 5-6 lat 550 milionów. Zostało 50, które miały trafić do Opola. Do Opola nie trafią, jest mi bardzo przykro. Po prostu czuję się oszukany, bo jako prezydent miasta Opola, osoba, która reprezentuje mieszkańców, wybrana przez nich w wyborach demokratycznych, od pana marszałka usłyszałem inną deklarację. On to słowo złamał. Ale to nie, też nie chodzi o moje osobiste zawiści, moje rozczarowania. Chodzi o mieszkańców Opola, których potraktowano nie po partnersku, których potraktowano jako gorszych mieszkańców województwa, którym pokazano, że pomimo tego, że płacą sumiennie podatki do budżetu wojewódzka, to jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, to akurat na, na ich potrzeby nie trafia ani złotówka. Ale marszałek mówił na konferencji prasowej, że Opola jest największym beneficjentem środków unijnych w całym regionie, więc to nie jest tak, że te unijne pieniądze do Opola nie trafiają, bo trafiają i to całkiem szerokim strumieniem. Wygrywamy te pieniądze w konkursach, Marszałek tych pieniędzy Opolu nie daje. Jesteśmy bardzo aktywni, bo dostajemy pieniądze z aglomeracji opolskiej, której jestem przewodniczącym, e, przecież byłem przewodniczącym, Jesteś, dostajemy te pieniądze na poziomie kraju. To właśnie na poziomie krajowym dostaliśmy pieniądze na remontujący się, modernizujący się, w tej chwili dworzec wschodni, na modernizującą się obwodnicę południową. No, a tutaj oczywiście pieniądze też trafiają. Natomiast tak jak mówię, to nie są pieniądze dla Opola, tylko to jest konkurs na całe województwo. My piszemy świetne, dobre projekty i dzięki temu te pieniądze dostajemy. A te 50 milionów miało być też przeznaczone w konkursie? Te 50 milionów było na ważne drogi, e, remonty w mieście. Planowaliśmy m.in. wyremontować skrzyżowanie Ozimska-Katowicka, skrzyżowanie, na którym e, bywają ofiary śmiertelne, dochodzi do wielu stłuczek, wypadków. Mm -hmm. e, chcieliśmy w, e, doprowadzić je z, do takiego porządku, zabezpieczyć, zwiększyć poziom bezpieczeństwa. I te pieniądze były przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa w Opolu od początku od 2014 roku. Teraz już nie są. Po takiej jednostronnej decyzji pana marszałka, e, Opolanie mogą się pożegnać z tymi pieniędzmi. My niestety z tych inwestycji będziemy musieli zrezygnować. Podobnie jak z ulicy Szczeleckiej. To też była bardzo, bardzo ważna inwestycja dla miasta. Od dawna oczekiwana, zapowiadana nawet. Mieszkańcy Rada Dzielnicy się o te pieniądze starała. My żeśmy zresztą ponieśli spore nakłady. Kilkaset tysięcy wydaliśmy na dokumentację tych remontów. Teraz te pieniądze no, po prostu poszły w błoto. No bo jak, jak, jak to inaczej, inaczej określić? Wicy marszałek Ogłaza mówił na konferencji prasowej, nikt nie mógł zabrać Opolu pieniędzy, bo te Formalnie nigdy nie były zapisane na realizację tych prac, o których Pan teraz powiedział, czyli o Strzeleckiej i Skrzyżowaniu Katowickiej z Te pieniądze były zapisane na Opole, na Obwodnicę Południową, były zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym. No właśnie, a na ten I umówiliśmy, te remonty, się, umówiliśmy się z Panem Marszałkiem, że te pieniądze trafią na kolejne ulice. No, efekt jest taki, tak jak powiedziałem, że żadna złotówka z tych 600 milionów złotych nie trafi do Opola. Więc można sobie oczywiście mówić, że one nie miały trafić, mogły pójść gdzie indziej. Oczywiście, że nie musiały trafić i nie trafiły. Na 600 milionów Opole nie dostaje żadnej złotówki. Jeszcze raz mówię, jako reprezentant Opolan, mieszkańców, prezydent, który w tej kadencji i w poprzedniej pozyskał wiele środków dla Opola. Dzięki konkursom, dzięki aktywności, dzięki temu, że potrafimy pisać świetne projekty. Mamy świetny zespół ludzi, którzy się tym zajmują. No, w tym wypadku okazało się, że po prostu rozegrano nas to, w tak zwanym przyzieronym stoliczku, tak? Albo gdzieś w zaciszu gabinetu pozbawiono Opolan pieniędzy, pomimo tego, że płacą podatki do budżetu województwa i pomimo tego, że wykazaliśmy dużą skuteczność. Za tą skuteczność w Warszawie nas ukarano. Zabrano nam pieniądze za to, że potrafiliśmy dodatkowe pieniądze do regionu przynieść. Uważam, że jest to niesprawiedliwe, że Opola tak nie wolno traktować i w kontekście tego, że pan marszałek jest w tej chwili kandydatem do parlamentu, jeszcze raz apeluję do Opolan. Jeżeli chcecie głosować, macie wielu kandydatów, ale kogoś, kto tak traktuje Opolan, nie należy doceniać. Na liście Komisji Europejskiej jest Janina Ochojska, jest Władysław jest wielu innych kandydatów mhm. i są również oczywiście inne listy wyborcze, na które można głosować. Strona, nie dajmy się oszukać. Strona urzędu marszałkowskiego mówi, że to nie jest tak, że Opole nie dostaje pieniądze na drogi. Pan cały czas podkreśla, że 600 milionów złotych było na drogi, Opole nie dostało ani złotówki, a urząd marszałkowski mówi, że były pieniądze na ulicę Krakowską, były ulice na pieniądze niemodlińską, pieniądze unijne. Na ulicy Niemodlińską dostaliśmy z aglomeracji opolskiej, więc no, ale ale rzeczywiście urząd pieniądze. marszałkowski, no, ale to nie są pieniądze urzędu marszałkowskiego to hmm. są pieniądze unijne, więc jeżeli się staramy o inne pieniądze na innych poziomach, no to przypisywanie ich Opolu jest, przypisywanie ich marszałkowi jest co najmniej e, nieuprawnione i nieeleganckie, no bo hmm. przypisywanie sobie cudzych sukcesów nie wypada politykowi, chociaż w kontekście hmm. ostatnich zachowań pana marszałka Buły, kiedy tak łatwo łamie słowo, dane mi. I dane Opolanom. Wcale mnie to nie dziwi taka postawa. Wcale mnie to taka postawa nie dziwi. Natomiast ja, szanowni Państwo, mam obowiązek dbać o miasto. W sytuacji, w której jesteśmy, rzeczywiście musimy się głęboko zastanowić, co zrobić z remontami tych ulic. Najprawdopodobniej z większości z nich zrezygnujemy, ale też będziemy być może rezygnować z innych inwestycji. Zastanawiamy się w tej chwili, jakie to inwestycje powinny z budżetu być wycofane, żebyśmy mieli przynajmniej na część tych inwestycji. No, przychodzi mi w tej chwili do głowy remont modernizacyjny. Stadionu Kolejarza Opole, którą planowaliśmy, zrezygnujemy najprawdopodobniej z tej inwestycji. I podobnie, te z budowy, na drogi? Tak, podobnie z budowy hali lekkoatletycznej, która miała powstać przy Politechnice. Też najprawdopodobniej ta inwestycja nie będzie przez nas zrealizowana, no bo skoro marszałek była nam zabrał, no to musimy z czegoś te pieniądze znaleźć. No, budżet miasta nie jest z gumy, jest z podatków mieszkańców, z pieniędzy, które pozyskujemy. Musimy racjonalnie te pieniądze wydawać. Jeżeli ktoś nam tak zabiera pieniądze i tak jak mówię, wspólnie 600 milionów. Złotych, których, które miał do dyspozycji, nie daje ani złotówki, to niestety musimy rezygnować z jakichś innych zadań. W zamian za to postanowił pan podjąć decyzję, żeby zdjąć plakaty e, kandydata do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja, był z autobusów miejskich MZK to jest właściwość chyba ogromna. Kolej jest, kolej jest rzeczy taka, że sztab wyborczy nie zapłacił za, za te plakaty. To jakby minął termin płatności faktury, więc to pierwsza najważniejsza informacja. Czyli tu zabierają, a tu nie płacą. Bo umowa była zawarta. Na początku, tak, i powinni zapłacić za, za ekspozycję tych plakatów. Nie zapłacili, więc to jest główny powód, ale oczywiście ja w trosce o wizerunek pana marszałka nie chciałem, żeby te plakaty po dziurawych ulicach jeździły. To tak źle jest z ulicami Opola? No, w, pan marszałek zabrał pieniądze Opolanom, więc nie będzie jeszcze czego remontować tych ulic, więc no, nie wypadało, żeby tak eleganckie plakaty jeździły po tak dziurawych ulicach. Naszą... Tak żartobliwie rzecz, rzecz mówiąc, bo rzeczywiście w, w całej tej sytuacji czuję się trochę jak, jak w filmie Barei. Była taka słynna scena, w której mówi się o tym w szatni, nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? No więc pan marszałek była, występuje w roli tego szatniarza i mówi, nie mam dla ciebie pieniędzy, nie mam dla was pieniędzy i co mi zrobicie? A pan odpowiada i zdejmę pana plakaty z autobusów. A ja się... nie chciałbym takiej rzeczywistości barejowskiej żyć i przykro mi, że się w niej znalazłem i bardzo mi przykro, że że Opola nie zostali w ten sposób potraktowani przez pana marszałka. Nie Rozmowy... zasługują na to na pewno. Rozmowę z prezydentem Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim, kontynuujemy na naszej stronie internetowej www.radiopole.pl. Panie prezydencie. Zapowiedział pan, że zwoła pan nadzwyczajną sesję Rady Miasta. W związku z tą sprawą, co radni mieliby na tej sesji robić, uchwalić, podjąć jakąś decyzję? No, wierzę, że pan marszałek wycofa się z tej decyzji, chociaż nadzieje są niewielkie, ale uważam, że popełnić błąd każdemu wolno, ale tkwić w, błędnie, w błędzie to już jest tragedia. Dlatego przygotowaliśmy apel, który mam nadzieję radni poprą, w którym zwracamy się do pana marszałka, żeby przywrócił konkurs. Jak już nie chce dawać bezpośrednio pieniędzy o połowę, to przynajmniej niech da nam szansę na starcie. Start w konkursie. Więc zwrócimy się o to, żeby wystartować, żeby przywrócić ten konkurs. No, chciałbym też usłyszeć, mam nadzieję, że pan marszałek się pojawi na tej sesji, chciałbym usłyszeć z jego strony, jakie to drogi są ważniejsze niż te, które, z których remontów w Opolu zrezygnował. Myślała że przyjdzie może, marszałek na sesję Rady Miasta może i ma, raczej ma nie przychodzi na tę sesję? Wie pani, no, myślę, że marszałek reprezentuje Opola i traktuje poważnie radnych, mieszkańców, i że sesja Rady Miasta to jest taka. Taka platforma, takie miejsce, w którym można o takich sprawach rozmawiać. Ja uważam, że jeżeli się szanuje mieszkańców, to tak powinien zrobić. Co na tej sesji powie, to jest jego sprawa, ale w związku z tym, że pan marszałek ucieka do Brukseli, a następna sesja jest dopiero po wyborach parlamentarnych, to nie ma pewności, czy pan marszałek będzie miał możliwość spotkania się z mieszkańcami Opola, z radnymi. Stąd moja decyzja o tym, żeby to była sesja nadzwyczajna. No i liczę na obecność pana marszałka. Apeluje pan o to, żeby nie głosować na Andrzeja Buło żeby nie dostał się do Parlamentu Europejskiego, ale nieoficjalnie mówi się o tym, że jeżeli Andrzej Buła będzie europosłem, to na stanowisku marszałka zastąpi go Zbigniew Kubelańca. Marszałek Buła nie pochodzi z Opola, Zbigniew Kubelańca tak, może inaczej spojrzałby na drogi w Opolu. Czas pokaże, natomiast w tej chwili podsumowujemy to, co było, czyli to, że cały zarząd miasta, również Kubalańca i również marszałek Ogłaza, którzy są z Opola, podjęli taką decyzję, bo to jest decyzja kolegialna. Więc... Zarząd województwa. Zarząd województwa, tak, więc jest to decyzja kolegialna, więc oni również są odpowiedzialni za to, że Opolu te pieniądze zabrano. Czy to coś zmieni, że... Rozumiem, czyli chce pani, żebyśmy dali taki kop do przodu panu marszałkowi, żeby już więcej Opolu nie szkodził, tak? Ja nic nie tak? chcę, ja tylko pytam. <laughs> żeby w ten sposób, w ten w sposób zadziałać. Ja myślę, że pan marszałek powinien mieć, mieć szansę naprawić błędy, które popełnił tutaj na, na polszczyźnie I przez kolejne lata, tak jak to w wyborach jesiennych mieszkańcom deklarował, że chce być marszałkiem, to żeby przez kolejne lata z tej służby się wywiązał lepiej niż teraz. Czyli dotrzymywał słowa, traktował mieszkańców województwa równo i konsultował, dyskutował o podejmowanych przez siebie decyzjach, a, a nie robił to w, w zaciszu gabinetu gdzieś przy zielonym stoliczku. A czy budowa obwodnicy Piastowskiej, jej finansowanie jest zagrożone? Budowa w tym pierwszym etapie nie bo finansowanie jest natomiast do drugiego i trzeciego etapu takich pieniędzy nie ma więc w tej chwili mówienie o tym że ta budowa ruszy jest na razie sprawą otwartą a dopiero centrum, jak będziemy mieć pieniądze to, to będziemy myśleć A centrum przesiadkowe Opole Wschód nadal nie ma decyzji generalnej dyrekcji ochrony środowiska ona miała być wydana teraz termin został przesunięty To nie jestem zaskoczony bo <laughs>, sprawa nie jest jakaś super istotna inwestycja zresztą trwa więc nie wpływa to na stan inwestycji tempo inwestycji więc my Pokorą poczekamy, jesteśmy przekonani co do swoich racji. A co jeżeli Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zmieni decyzję rdos czyli Regionalnej Dyrekcji, która pozwala na przeprowadzenie tych prac, które już w tej chwili trwają? To trzeba będzie jeszcze raz wydać decyzję środowiskową najprawdopodobniej. Także to yy, yy, będzie taka dziwna sytuacja, w której inwestycja się będzie kończyła, yy, a będzie a z, ponownie wydawana, <grych> zgoda jest, bo zgoda została wydana, tylko ekolodzy ją podważają. No i jeżeli znaczy to, zostanie znaczy to że podważenie jeżeli, utrzymane przez generalną. Dyrekcję. To jest tak, jeżeli sąd wyda wyrok, to to, że ktoś się z tym wyrokiem nie zgadza, to nie znaczy, że tego wyroku nie ma. Ten wyrok jest prawomocny, prawomocny więc my mamy decyzję do wykonania i my tę decyzję wykonujemy. Tak zostaliśmy zobowiązani przez wydających tą. tą decyzję, natomiast to, że się ekolodzy od tego odwołują, to nie jest zaskoczenie, bo ekolodzy każdą inwestycję drogową w mieście zablokują. Nowy most przez Odrę, nawet mieliśmy park dla psów, którzy blokowali, bo im się lokalizacja nie podobała, teraz protestowali przeciwko fajerwerkom. No taki mają styl bycia, każdemu wolno, na tym polega demokracja, ale my korzystamy z prawa, z obowiązujących przepisów i jak na razie wszystko idzie do przodu. Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa. Moim gościem był Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Dziękuję serdecznie.